Przejdźmy teraz do spraw dotyczących skarg na prezydenta. Po pierwsze, skarga na prezydenta miasta Krakowa, projekt Komisji Głównej, Komisji Rewizyjnej, numer 856. W trybie statutowym nie zgłoszono żadnych poprawek, ani nie ma to poprawy. Czy ktoś z Państwa radnych w tej sprawie chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie skargi na prezydenta miasta Krakowa, wobec druku 856? Czy powinien uznać się za niezasadne? Nie czyta się publicznie na dyskusję. Te sprawy są na komisję. Obowiązuje ustawa o ochronie osobowych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie chcę, zamykamy. Proszę wynik. Proszę wynik. A, jeszcze się nie ma. A, to na razie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jeszcze głosuje? Zamykamy. Proszę wynik. 26 za, tak się nie wstrzymujących się. Zadam się o Państwa sprawie reakcji na skargę na prezydenta. Kolejna sprawa też dotyczy odpowiedzi Rady na skargę na prezydenta, według 857. Bardzo proszę, w tej sprawie nie mamy żadnych poprawek, ani nie ma to poprawy. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę o przygotowanie głosowania. 50. Tej uchwały. Jeszcze nie. Mam jakieś numeracje do wypowiedzenia, tak? No. Ktoś jeszcze głosuje, nie widzę, zamykam.